Małe miasteczko Twin Peaks, tylko zamiast pytania, kto zabił Lore Parmę, będzie kto strzelił bramkę na 1-0. To jest pierwsza akcja Christiana Diaza. To jest ta pierwsza sytuacja właśnie, gdzie niedokładnie uderzył prawą nogą i zmarnowana sytuacja, bardzo fajna. I trener Lęczek miał ochotę tam coś powiedzieć na czemu operatorowi, ale się wstrzymał. A to akcja Polonii Warszawa, Adrian Mierzejewski. Dobra interwencja Wojciecha Kaczmarka, ale też obrońca tutaj wykonał sporą pracę. To raz jeszcze Polonia Warszawa, zagranie do Mierzejewskiego od Sokołowskiego, uderzenie jednak niecelne. Mieli też swoje okazje zawodnicy czarnych koszul, jakby ten highlight sugeruje nam, że oni częściej absorbowali uwagę rywali, natomiast Śląsk też miał kilka takich okazji, po których mógł bramki strzelić, a to jest ta sytuacja kluczowa. Kaźmierczak, piłka odbita od nóg Piątka, być może Celebana, to jeszcze będziemy sobie wyjaśniać, bo Celeban to sobie przypisuje autorstwo tej bramki. W każdym razie Śląsk prowadzi 1-0 i to jest najważniejsza informacja, jaka płynie do nas ze stadionu przy ulicy Oporowskiej. Myślę, że jak on sobie to wszystko w powtórce obejrzy, to sam nam przyzna rację. To Sotirowicz, który powinien absolutnie strzelać w tej sytuacji, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast oddał piłkę Mili, uderzenie lewą nogą jednak było zbyt słabe, żeby zaskoczyło Michała Gliwę, który dzisiaj stoi między słupkami Polonii Warszawa. Ja myślę, że się Mila tej piłki... Jeszcze nie chcę wierzyć, że tej bramki nie zapisaliśmy na jego konto. Kapitalne dośrodkowanie Brzyskiego, nie gorszy zresztą wyskok Pietrasiaka i uderzenie głową Polonia. Mogła odetchnąć z ulgą, mogła z powrotem rozpocząć walkę w tym spotkaniu o zwycięstwo. Miał swoje okazje Śląsk Wrocław, to zagranie w kierunku Łuka Sotirowicza, no i takie nieczyste uderzenie napastnika Śląska, w związku z tym ułatwioną interwencję miał Michał Gliwa. A to ta akcja Bruno Coutinho, strzelił bardzo podobną bramkę Brazylijczyk w meczu z Legią Warszawa, także ta lewa noga całkiem nieźle funkcjonuje, piłka jeszcze odbita od słupka, nie miał szans przy tym uderzeniu Wojciech Kaczmarek, a to reakcja Pawła Janasa. I myślę, że nadzieja na to, że wywiozą 3 punkty, ale te nadzieje pokrzyżował i zniweczył Przemysław Kaźmierczak. Dośrodkowanie Sebastiana Mili, uderzenie głową z 15 metrów Przemysława Kaźmierczaka i bramka na 2-2.